Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii tutorialowej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Citroen Berlingo 1.6 HDI 90-konny generacji B9, czyli tzw. Tak Berlingo 2. Tak, była wymiana oleju, więc wypadałoby skasować jeszcze inspekcję serwisową. Inspekcja serwisowa no to to jest to co pojawia nam się przy tym kluczyku ilość kilometrów do następnej wymiany oleju. No i Interwał akurat jest ustawiony w tym aucie na 15 tysięcy kilometrów ale ja akurat skracam najczęściej do 10 maksymalnie 12 tysięcy kilometrów. Tym razem akurat wyszło 12 tysięcy kilometrów bo większość to były jednak trasy więc no powiedzmy, że może być. Oczywiście płukanka została zrobiona, został wlany olej wraz z uszlachetniaczem. Nie będę mówił jakim uszlachetniaczem, jaka płukanka. Hmm, powiedzmy tak, może, może kiedyś przy teście powiem, ale to mniej istotne. Olej oczywiście tak jak zaleca producent, spełniający normę. No więc dobrze, żeby wykasować tą wartość przywołania do serwisu, to inspekcję serwisową, co musimy zrobić? Musimy wyłączyć zapłon ponownie wyciągamy, za, wy, wyłączamy zapon, wyciągamy kluczyk chociaż to nie jest e, takie jak konieczne no i dobra jeżeli już to zrobiliśmy naciskamy prawy przycisk e, tutaj obok e, zestawu kontrolek po stronie prędkościomierza naciskamy go wciskamy przekręcamy zapłon i pojawia nam się kluczyk z odliczaniem od 10 w dół no i czekamy aż zejdzie do zera Puszczamy, wyłączamy zapłon, przekręcamy. No i mamy skasowaną inspekcję. Następny serwis za 15 tysięcy km. Proste, szybkie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach tej serii. Trzymajcie się. Hej.